Zakończono regaty o Grand Prix Mikołajek w sezonie 2011. W tym roku odbyło się 5 edycji imprezy. Zmagania na wodzie trwały od maja do września. W Grand Prix wzięły udział łącznie 32 załogi z całej Polski. Bardzo wzrósł w tym roku poziom imprezy. Naprawdę zaczęli ludzie znakomicie pływać. Myślę, że to przełoży się na przyszły rok jeszcze większą ilością załóg. W całym cyklu regat o Grand Prix zwyciężyła załoga Łukasza Zakrzewskiego z Mikołajek. To ich 6. zwycięstwo w tych regatach. W zeszłym roku poczułem gładko, jakoś wygraliśmy te Grand Prix dość łatwo. Jednak w tym roku rywalizacja była zacięta do ostatnich regat i do ostatniego wyścigu tych regat. Także w ostatnim wyścigu walczyłem tutaj głównie z Jurkiem Czerwińskim. I cały wyścig było napięcie, emocje i walka do samej mety. Także były naprawdę super regat. Ostatnia edycja regat o Grand Prix odbyła się 10 września. Pogoda tym razem dopisała, ale tradycyjnie nie obyło się bez przygód. Znakomicie pływały załogi MKŻ-u Mikołajskiego, klubu żeglarskiego tu z Mikołajek, i te starsze, i te młodsze. Widać znakomitą, że tak powiem, pracę tutaj na miejscu żeglarską, ale to w głowie zostaje i ci nawet starsi koledzy znakomicie rzeczywiście żeglowali. Natomiast warunki były wspaniałe. Były dwie załogi, które pierwszy raz startowały w regatach, uczyły się jeszcze. Była załoga, która tradycyjnie, a może nie, wywróciła się. Także mieliśmy również, że tak powiem, my mówimy padalców. Padalce się wykąpały, jeden z nich tuż przed tym wyścigiem oddał mi bardzo drogi aparat fotograficzny na komisję i szczęśliwie aparat uratował przed kąpielą. Także przygody było bardzo, bardzo sympatyczne. Regaty o Grand Prix Mikołajek odbywają się już od 9 lat. Są to według organizatorów jedyne takie regaty w Polsce. Każdy żeglarz może wziąć w nich udział. Organizator zapewnia omegę, wystarczy tylko mieć patent jachtowy i załogę. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, naprawdę, bo to jest Lublin, jest to Warszawa, była Bydgoszcz, były Katowice. Ścigamy się tutaj przez 2 dni. W naprawdę dobrej atmosferze, prawie nie ma protestów na tych naszych regatach, pomimo tego, że czasami rzeczywiście adrenalina i to duża. 5 imprez, z czego 4 liczą się do Grand Prix. Mamy nagrody finansowe ufundowane przez burmistrza Mikołajek, pana Piotra Jakubowskiego, ale tym się głośno nie chwalimy. Jest to motywacja i jest się o co bić. Bardzo lubię tu się ścigać. Jest super atmosfera, przyjeżdżają żeglarze z całej Polski. Jest super rywalizacja, wieczorem spotykamy się, rozmawiamy o regatach, o emocjach, jakie były na wodzie. I to jest fajne po prostu, dlatego lubię tu żeglować. Za rok 10. odsłona żeglarskich zmagań w Mikołajkach. Organizatorzy już zapowiadają, że będzie równie ciekawa jak poprzednie edycje imprezy.